Jezu, jakie mam włosy. Roztrzepana. To się odkryje. A wy z tej strony, Buddy, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. O dziwo, odcinek nie jest z Movistar Planet, bo uznałam, że temat jest dosyć bardziej poważny. Żeby z tyle leciał sobie spokojny filmik zrobienia Luka czy czegokolwiek innego. Otóż chciałabym wam wyjaśnić po skrótce, dlaczego zrobiłam przerwę od nagrywania i dlaczego to tak długo trwało. Więc może zacznijmy od tego, że od wakacji mniej więcej mam problemy psychiczne. I to strasznie pogorszone. Bo nie mówię, że nie miałam wcześniej problemów psychicznych, aczkolwiek od tak mniej więcej połowy wakacji no, moja psycha siadła. I to bardzo. Doprowadzałam się do stanu samowyzwolenia, że tak powiem. Będę tutaj dużo używała zamienników, żeby po prostu mi YouTube tego nie spanował, ok? I ewentualnie będziecie mogli się domyśleć, bo nie będę miała nawet gdzie to napisać, o co mi chodzi. Natomiast doprowadziłam się kilkanaście razy do takiego stanu i uznałam, że potrzebuję pomocy z tym i sama sobie z tym nie poradzę, bo wielokrotnie mówiłam, że dam sobie radę, będzie wszystko ok i no. Jak najpilniej skierowałam się do psychologa, który niestety po rozmowie z nim skończyło się na tym, że ta pani psycholog chciała mnie posłać do szpitala. Ponieważ gdyż powiedziałam jej, przekazałam jej to, jak się czuję w obecnym momencie, co się ze mną dzieje i tak dalej, wszystko jej po skrótce powiedziałam i miałam wybór. Albo się udać do psychiatry, albo od razu iść na oddział zamknięty do pogotowia. W sensie moja mama miała dzwonić po pogotowie i mieli przyjechać do naszego domu po to, żeby mnie zabrać i siedziałabym tam przez kilkanaście nawet dni, więc na szczęście moja mama znalazła jakieś inne rozwiązanie, bo sama nie chciała mnie tam posyłać. Ja z tej rozmowy z psychologiem nie zrozumiałam, o co jej dokładnie chodzi, tej pani psycholożce. Więc ja myślałam, że po prostu zawiozą mnie do szpitala, pogadają sobie ze mną i gdzieś sobie pójdę, okej? Okay? Ale z tego, co się dowiedziałam, to zamknęli mnie tam na jakiś dłuższy czas. Moja mama starała się jeszcze szukać jakiegoś właśnie pomysłu na to, gdybym mogła się w inne miejsce udać, bo jednak po rozmowie z panią psycholog czuliśmy się trochę zastraszeni tym, że jeśli moja mama nic nie zrobi, to ona sama coś z tym zdziała. Nawet nie wiem, czy tak nie powiedziała, ale nie chcę czegoś źle powiedzieć, że coś wymyśliłam sobie teraz na szybko, więc no. W tym czasie, kiedy moja mama szukała jeszcze jakichś osób, no to ja jednak zestresowana chodziłam, bo bałam się. Byłam w sumie na 2 godzinach lekcyjnych, z czego moja mama mnie zwolniła z następnych. I pojechałyśmy do pediatry, o ile dobrze pamiętam, że to jest pediatrem. Już się wszystkie mylą te nazwy osób wyższych i tak dalej. Gdzie tam właśnie musiałam odpowiadać na pytania, z czego ja żyłam cały czas w stresie, że jednak mogę trafić do tego szpitala i że nie będzie już dla mnie żadnej pomocy. Dlatego też się nie odzywałam do was, nic was kompletnie nie informowałam, bo nie wiedziałam, co się ze mną stanie. Czy ja będę po prostu mogła siedzieć w domu, czy za jakiś czas po prostu wywiozą mnie, nie? Na oddział zamknięty, na czas nieokreślony. Rozmawiałam z pediatrą oczywiście już ze łzami w oczach, bo no, nie ukrywajmy, jestem wrażliwa, a cała ta sytuacja mnie strasznie stresowała. Na szczęście pediatra mówiła mi od razu, że nie zamierzają mnie wywieźć do szpitala. Aczkolwiek po tej rozmowie z psychologiem po prostu wszystko mi się wymieszało w głowie, stresowało mnie wszystko. Cokolwiek, co się działo po prostu. Żadne słowa jakieś pocieszające, mówiące, że wszystko będzie git, nie pocieszały mnie aktualnie w tej sytuacji, bo jednak dalej się stresowałam, że mogę tam trafić. I znowu mnie pediatra pytała o właśnie różne rzeczy, typu o samowyzwolenie, o cięcie kartek i tak dalej. I niestety moje emocje to była tragedia w tamtym czasie. Więc tak, po rozmowie z pediatrą dostaliśmy taką kartkę. Nie tej kartce było skierowanie do szpitala, tylko że tam nie było... Nie wiem, jak to się nazywa. Wam tutaj wyślę zdjęcie, o co mi dokładnie chodzi. Aczkolwiek opiszę wam to w skrócie, że jest to niepilne skierowanie. Czyli nie po prostu, nie zamykają mnie, nie sprawdzają mnie. Więc tak, pojechaliśmy z mamą w
ten sam dzień do szpitala. Niestety w szpitalu pomogli nam tyle samo, co pani psycholog, czyli totalnie nic. Aczkolwiek powiedzieli nam, że nie mogą nic ze mną zrobić, nie mogą mnie zabrać, ponieważ nie jest to przypadek pilny. I naprawdę nas ten pan ratownik przepraszał i naprawdę dziękuję panu ratownikowi, bo widać było, że chciał nam pomóc, ale on po prostu nie był w stanie, bo to była też... To był też chyba nowy ratownik, o ile dobrze zrozumiałam to, co on mówił. Aczkolwiek widać, że chciał pomóc, ale po prostu nie mógł. Po prostu się nie da. To dawne polskie prawo. Także nie wiedzieliśmy już, co robić i po prostu wróciliśmy do domu. Moja mama kupiła mi jakieś takie leki, ala, uspokajające. Może wam pokażę, jakie. Kupiła mi oto takie leki na uspokojenie, Active, czy coś takiego. Nie są przepisane od lekarza, ale po prostu, żeby mnie troszeczkę uspokoić w tej sytuacji, bo naprawdę byłam strasznie nerwowa, zdenerwowana, co chwilę płakałam dosłownie, gdy ktoś mi powiedział coś na ten temat, albo cokolwiek ktoś się mnie pytał na ten temat, to po prostu reagowałam płaczem. No i stąd pomysł na to, żebym wzięła jakieś leki uspokajające. Nic, przez kilka dni byłam bez odpowiedzi, stąd też nie wiedziałam, co wam powiedzieć, co wam napisać i uznałam po prostu, że skieruję się do Szymka w sprawie tego i zapytałam się go, czy mógłby robić live na moim kanale. Bo po prostu nie miałam pewności, czy w ogóle będę w domu, czy nie. Więc uznałam, że on mnie po prostu zastąpi na czas nieokreślony. Oczywiście jakbym trafiła do szpitala, to bym was o tym poinformowała, ale tutaj była sprawa naprawdę nieokreślona. Więc nie wiedziałam, co wam w ogóle powiedzieć. Więc Szymek robił live, za co mu bardzo dziękuję i postaram się to jakoś wynagrodzić. Przez dłuższy czas czekałam długo, aż w końcu wczoraj miałam wizytę u chyba psychiatry, ale nie jestem teraz pewna. Chyba to był psychiatra. Gdzie nawet rozmowa u właśnie psychiatry powodowała we mnie taki stres i wszystko, że po prostu... No, nie miałam siły totalnie na nic. Ona właśnie też po rozmowie ze mną mówiła mi, że strasznie widzi, że ja się boję. Nawet, że ten jej żart, który powiedziała, nie sprawił, że się przestałam stresować tym totalnie. Więc musi sobie zdawać sprawę z tego, jak bardzo byłam zestresowana. I właśnie psychiatra w końcu postanowił, że będę brała leki. Tylko, że małą dawkę i są to leki właśnie też chyba antystresowe. Jest to hydroksyzyna. Biorę jedną tabletkę na dzień na razie, ale przepisała mi 3 paczki, a tych tabletek jest tam 30. I nie wiem, czy to na zapas, czy co, ale okej. Aczkolwiek dzisiaj jeszcze mam wizytę. Dzisiaj, czyli to wtedy, kiedy to nagrywam, nie wiem, który jest w sumie dzień. Jest chyba czwartek. Który czwartek, nie mam pojęcia. O, może 30 listopada jest, nie mam pojęcia. Traciłam rachubę czasu, okej. Aczkolwiek dostałam informację, że nie zważając na nic, nie trafię do szpitala i mogę spokojnie chodzić do szkoły, bo też przez ten czas nie chodziłam do szkoły. I no, powiem wam szczerze, jestem w szoku, że udało się to rozwiązać nie w ten sposób, co mówiła psycholog, tylko w normalny sposób i po prostu jestem teraz na lekach. Jeśli chodzi o wizytę, no to właśnie mam dzisiaj. Teraz to jest chyba psychoterapeuta. Ja już nie wiem, bardzo mi się mylą te osoby, także was przepraszam. Dobra, wejście, czy jestem z boku. Nieważne, macie bynajmniej ładnego królika w tle. On nie ma imienia. Możecie go nazwać w komentarzach. Aczkolwiek w tym czasie, powiem wam szczerze, że nie pisałam totalnie z nikim. Ewentualnie pisałam z Szymkiem. Wchodziłam może 2-3 razy na jego live'a. Szczerze, nawet na MSP rzadko kiedy wchodziłam, może żeby coś przesłać ewentualnie. I w sumie wiele osób za mną tęskniło. Nie wiem, czy wy też za mną tęskniliście, ale osoby z Reala na pewno. Ogólnie też przepraszam za syf i za to, jak wyglądam, bo po prostu jestem w takiej ala piżamie. Ja w takich rzeczach nie marzę na co dzień. Raczej chodzę wtedy, kiedy mam właśnie albo jakiś lazy day, albo po prostu właśnie kiedy się źle czuję, albo dopiero co wstałam, bo w sumie dopiero co prawie wstałam, więc no. I ogólnie z tego, iż sprawa jest już ustatkowana, to będą live'y na moim kanale, na szczęście. Nareszcie będę mogła je robić, bo w miarę już troszeczkę się uspokajam. Też zanim zmontuję ten film, to trochę mi to zajmie, więc nie wiem, czy Szymek jeszcze nie zdąży zrobić jakiegoś live'a u mnie. Cieszę się, że do was mogę wrócić.
w sumie nagrywając ten film. Mam nadzieję, że jeszcze mnie pamiętacie w ogóle po tym tygodniu. Nie, no co jest głupie w ogóle, co ja powiedziałam. Tutaj także daję Amadeusza, żeby ładnie wyglądał, chociaż dwie osoby ładne w kamerze, czyli Królik i Amadeusz. Dużo co mnie zdziwiło, to, że właśnie wtedy, kiedy miałam przerwę, to ludzie się potrafili mnie zapytać, czy wymienię się jakimś tam unikatem. W sumie miałam taką wiadomość na Discordzie. Albo, że moi niektórzy tam tacy znajomi, z którymi miałam lepszy kontakt, mieli mnie tak totalnie tam w dupie. I pewnie jakbym nie napisała do nich, to pewnie by dalej nie pisali tak teraz. Cóż ja mogę więcej powiedzieć? Widzimy się na następnym odcinku, następnym live'ie. Szczerze to nie wiadomo. Aczkolwiek wątpię, że będzie jeszcze kiedykolwiek jakiś film z twarzą, chyba że w późniejszym czasie. Także no, bye!